Witamy Państwa w kolejnym odcinku naszego wakacyjnego filmowego cyklu. Na seans zabieramy Państwa z panem Darkiem Romanowskim. Panie Darku, pamięta pan swoje poranki filmowe? Dzień dobry, oj, pamiętam doskonale. Mimo że od tamtych czasów minęło ponad 40 lat, to emocje żywe są do dziś. No ale nie ma się co dziwić. W końcu. Chodził pan jeszcze z rodzicami, czy już sam na poranki? Jeszcze z rodzicami. Pierwsze seanse w kinie to jednak obecność rodziców była obowiązkowa. Natomiast. Czym tamte czasy różnią się od obecnych? Mhm. Wtedy, w latach 70. i później jeszcze w latach 80. Polska była prawdziwą potęgą światową, jeśli chodzi o produkcję animacji dla dzieci. Zarówno tej krótkometrażowej, dość wspomnieć całą serię Bolka i Lolka, Misia Koralgola, Misia Uszatka, całą serię wspaniałych filmów, niektóre z nich pojawiły się na dużym ekranie w wersji pełnometrażowej. Było ich wprawdzie bardzo, bardzo niewiele. Na palcach dwóch rąk mógłbym policzyć tytuły tych filmów. Zdarzały się takie perełki jak na przykład Wodne Dzieci, polsko-brytyjska produkcja w stylu Disneya. To był ewenement na skalę naprawdę europejską. Do dziś pamiętam pocztówki, które wówczas chyba na czarnym rynku rodzice musieli gdzieś kupić, ale wspomnienia i te pocztówki zostały do dziś. Mieliśmy autka słynne, mieliśmy samoloty, a tym razem w opolskim Heliosie w niedzielę 25 lipca dzieciaki będą mogły wybrać się na przygody Tomka. Ale Tomek nie jest samochodzikiem, Tomek nie jest samolocikiem, ale jest naprawdę potężną i przesympatyczną lokomotywą. Tak, mało kto wie, że te odcinki, które teraz w XXI wieku oglądamy, też mają swoją bardzo bogatą tradycję. Ten serial ma prawie 40 lat, 600 odcinków, pokazywany jest na całym świecie. W 20 kilku krajach świata dzieciaki cieszą się z przygód Tomka i jego przyjaciół, czyli innych lokomotyw parowych, spalinowych, wąskotorowych, innych urządzeń, które pracują w pobliżu kolei. Mimo że akcja osadzona jest w latach, myślę, 50., 60., to emocje, jakie ten film wywołuje w dzieciach, są wciąż żywe. Mimo że zmieniła się technika animacji. Te pierwsze odcinki z lat 80. były kręcone jednak techniką klasyczną, rysunkową. Teraz mamy taką pełnowymiarową, komputerową animację, ale myślę, że ta sama postać Tomka i jego przyjaciół nie zmieniła się ani o jotę, co ważne, jest wciąż sympatyczną lokomotywą. No właśnie, w bajkach, jak to w bajkach, coś może się na początku stać źle, ale później wszystko ma swój dobry koniec. A co jeszcze jest przewagą tego, o czym my nie mogliśmy wtedy marzyć? Kino to jest także zabawa. Dzieci mogą przed seansem poczuć animację, zabawy z prowadzącymi. To, co jest dodatkową otoczką wprowadzającą nas tak naprawdę w ten seans. Tak, oczywiście, ale nie zapominajmy, że te filmy, właśnie cała seria z Tomkiem i przyjaciółmi, to są filmy pozbawione przemocy. To filmy pozbawione nagannego, nieodpowiedniego dla dzieci języka. A naprawdę ze świecą szukać w obecnych czasach animacji dla dzieci, w których te elementy nie byłyby obecne. Rodzic świadomy, dojrzały, musi się bardzo postarać, aby dziecku zaoferować we współczesnym kinie coś wartościowego, dobrego. A tutaj w skondensowanej formie 5 odcinków z rzędu, myślę, spodoba się każdemu, nawet temu najmłodszemu, 3-letniemu dziecku. Godzina zabawy i wcześniej także, tak jak mówiłem, nie tylko tej na ekranie, ale także i animacji, które będą przygotowane w kinie. No ale my mamy też dla Państwa jak zwykle i zabawę i konkurs, no bo trudno, aby nasz gość nie zadał konkursowego pytania, oczywiście związanego z Tomkiem. Panie Darku. Tomek to oczywiście imię głównej lokomotywy. Tomek ma swój kolor wspaniały, błękitny, ale Tomek jako prawdziwa lokomotywa ma także swój numer. Pytanie brzmi, jaki to numer? A Państwo muszą spokojnie teraz usiąść, napisać pod postem prawidłową odpowiedź. Te dwie tradycyjnie nieedytowalne, poprawne pierwsze odpowiedzi otrzymają wejściówki do kina Helios. Regulamin konkursu także jest zamieszczony pod tym postem. No to życzymy udanej, miłej niedzieli na bajkowym seansie. Zapraszamy.